Dariuszu, witam Państwa w programie Punkt Widzenia Telewizji Dami. Już w troszeczkę innej rzeczywistości politycznej moim Państwa gościem jest były prezydent Radomia Adam Włodarczyk. Dzień dobry Państwu. Witam. Przypomnę lata 1998-2002, tak? Tak. I pierwszy prezydent, za którego kadencji w Radomiu pojawiły się międzynarodowe pokazy lotnicze. No, no o tym też moglibyśmy porozmawiać. Pewnie byłoby to długa rozmowa i o kulisach. Dobrze, ale inny temat nas determinuje. Wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu, niedziela 13 października i już nowa rzeczywistość. Zna Pan wyniki? Zna wyniki, ale ja Pana pewnie ani dla mnie, ani dla Pana, ani dla tych, którzy cokolwiek interesują się polityką w Radomiu i w kraju, nie jest to żadne zaskoczenie. Takiego wyniku można było się spodziewać. Pesymiści czy optymiści mówili o wyższym poziomie zwycięstwa, inni o mniejszym, no ale to zwycięstwo PiS-u jest i ono jest faktem i tego należy Prawo i Sprawiedliwości pogratulować, bo przeprowadzili udaną, dobrze zorganizowaną kampanię, a społeczeństwo nie było czułe na afery, nie było czułe na inne informacje. Na dziwne lapsusy językowe prezesa partii, że kto pracuje dla naszych wrogów będzie piętnowany i piętnowany będzie dalej. Nasze społeczeństwo potrafi wiele wybaczyć i to wyraźnie w ostatnim czasie jest widoczne także w Radomiu. Co zagrało na korzyść Prawa i Sprawiedliwości? Te obietnice socjalne? Ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwość uruchomiło znakomity kanał informacji i kontaktu ze społeczeństwem. Tego kanału do tej pory żadna inna partia Rozumiem, nie miała. Że ma Pan na myśli Telewizję Polską, tak? Telewizja Polska to jest zupełnie chyba oddzielny temat do dyskusji, bo tak dłużej być nie może i kiedyś się to skończy. Obawiam się, że to się źle skończy. No ale, ale prezes Telewizji Polskiej jest na zdjęciach z prezesem Prawa i Sprawiedliwości, więc... No ale to społeczeństwo znowu wybaczy, że mamy telewizję publiczną, niepubliczną jednej partii. Myślę, że chyba w grę wchodzą jeszcze inne elementy. Nasze społeczeństwo bardzo lubi być dopieszczane i słyszeć o tym, że będzie mu lepiej, że wszyscy będziemy piękni, zdrowi, no do tego jeszcze bardzo bogaci. Więc każdy by tak chciał. I ktoś, kto potrafi to przekazać i w jakiś sposób zaszczepić, no zyskuje jak najwięcej. Z tym, że trzeba sobie jasno powiedzieć, ta druga kadencja PiS-u będzie o wiele trudniejsza. Kończą się proste zasoby pomocy socjalnej, zaczną się określone problemy. No ale to zobaczymy. Życzmy na razie i sobie, i wszystkim wybranym posłom i senatorom sukcesów. Także tym wybranym na ziemi radomskiej, bo tu w dalszym ciągu potrzeby są ogromne. A więc tak, jeżeli chodzi o wybory do Sejmu, Prawo i Sprawiedliwość w okręgu numer 17, to jest okręg Radom plus 8 powiatów, prawie 58% poparcia. I to też nie jest, panie redaktorze, dziwne. Proszę łaskawie zobaczyć. Występuje silna drużyna Prawa i Sprawiedliwości z dużymi możliwościami finansowymi, dobrze ułożoną strukturą, która zdecydowanie walczy o prymat. Naprzeciw jest słabo zorganizowana Koalicja Obywatelska. Koalicja Obywatelska. Już mówię, ponad 17% poparcia. No to jest bardzo mało, ale też mnie to nie dziwi. Jeżeli liderem zostaje ktoś przywieziony, krótko mówiąc, jak w nomenklaturze starej, w teczce i wstawiony na tąże pozycję, jeżeli ogranicza się możliwości działaczy tutaj na miejscu, jeżeli w sumie lider nie prowadzi, nie przedstawia żadnej wizji, no to kończy się tak, jak się to kończy. Jeżeli od samego początku też były jakieś animozje, bo Marta Michalska-Wilk początkowo była na liście tej ogólnej do Sejmu, potem zrezygnowała w proteście przeciwko Joannie Kluzik-Rostkowskiej, potem nagle Marta Michalska-Wilk zostaje kandydatką do Senatu.
to mógł pójść taki dość nieprzyjemny przekaz do Radomian. I to że... jest nie pierwszy nieprzyjemny przekaz ze strony Platformy, bo ja zwrócę uwagę na jeszcze jeden element. Po pierwsze, z szacunkiem trzeba podejść do pani Michalskiej-Wilk. Moim zdaniem to wkrótce będzie bardzo liczący się polityk na radomskiej i miejmy nadzieję nie tylko radomskiej scenie politycznej. Pani ma odwagę, potrafi walczyć o swoje i to widać także w jej czynach. Życzę powodzenia, ale Platforma niesie za sobą pewien bagaż jeszcze poprzedniego kierownictwa. Ja nie widziałem tutaj pani Kopacz wspierającej mocno swoich przyjaciół w Radomiu, no ale generalnie rzecz biorąc tą przyjaźnią chyba w Koalicji Obywatelskiej było różnie, zaczynając od najwyższego poziomu krajowego. Kryzys przywództwa wyraźnie daje o sobie znać. No i to się objawia tym, że kurczy się ten dostępny elektorat. Bo część tego elektoratu zaczyna przejmować na przykład w małych miastach, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, PSL, razem z Kukizem tym razem. Zaczyna do gry przystępować Lewica, także w Radomiu. Młodzi ludzie próbowali zawalczyć. Może jeszcze nie wystarczyło doświadczenia, nie wystarczyło środków finansowych, ale się pokazali, że są przyszłością SND? I będą prawie kiedyś tam walczyć. 7,5%. No tak, no, Dąb jest Dątem i tak to wygląda. Próg przekroczyli, ale mandatu ja mówię nie tutaj mają. O naszym okręgu radomskim, bo jasne, ale kraju, do Sejmu wchodzą. Tak, w skali kraju wchodzą do Sejmu, nie było ich wcale, wchodzą do Sejmu, będą trzecią siłą polityczną, myślę, że siłą odważną, ale tutaj sprawdza się jeszcze jedna taka podstawowa teoria wyborcza. Trzeba być wyrazistym. PiS był wyrazisty, Lewica była wyrazista, znakomicie rozegrał pan Kosiniak-Kamysz finisz kampanii, a no niestety Koalicja Obywatelska. Jeżeli chodzi o Radom, no to mieliśmy mnóstwo konferencji prasowych organizowanych przez Lewicę, przez pana Patryka Fajtka i całą drużynę. Ale generalnie nie było widać Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o tego typu eventy. Banerów bardzo dużo, tak, no, różnych rozmiarów, ale... Wie pan, środki finansowe, jakimi dysponuje rządząca partia, są niewspółmierne do tych skromnych, jakie ma SLD. Odbyła się konwencja w Radomiu, tak? Odbyła się jedna konwencja, druga konwencja. Tu na punkty dla PiS-u pracował także znakomicie i premier, i prezes partii, całe kierownictwo. PiS ma także uruchomione te kanały, które są drożne tylko wtedy, jeżeli prowadzi się systematyczną pracę polityczną. A ta formacja tą pracę prowadzi. 6 mandatów z okręgu numer 17 to jest o 1 mandat więcej niż to było w tej kadencji 8. 6 mandatów dla PiS-u, 2 mandaty dla Koalicji Obywatelskiej. No tu jest kompletnie przewrócenie. 1 mandat dla Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wracając do Koalicji Obywatelskiej, Joanna Kluzik-Rostkowska i Konrad Frysztak. To przynajmniej dobrze, że samorządowiec z Radomia znajdzie się w ławach poselskich. Skoczył z piątego miejsca. Pokazał, że można zrobić w miarę dobrą kampanię, ale robił to, wyraźnie widziałem, samodzielnie i pewnie na własną, że tak powiem, odpowiedzialność, jeżeli chodzi o podejmowane kroki. Gratuluję. Mam nadzieję, że będzie reprezentował rzeczywiście interesy radomskie, bo ja z doświadczenia swojego wiem, że na tych posłów, którzy przyjeżdżają i wyjeżdżają, liczyć za bardzo nie można. To jest tylko dla nich trampolina, a później bywa, że wielu jak na raz na rok odwiedzi biuro poselskie, to jest dobrze. Inaczej komunikuje się z wyborcami przez maile. Takie jest moje w tej materii doświadczenie i myślę, że się nie bardzo mylę, czy wcale nie mylę. Natomiast no, jeżeli kierownictwo partii Koalicji Obywatelskiej kieruje do Radomia panią Kluzik, która zdobywa tylko premię za to, że jest na pierwszym miejscu, to są jak gdyby dwa elementy ważne. Raz, jaki jest wyborca, który nie jest dokładnie zorientowany, w moim przekonaniu, i dwa, że niedoceniono albo wręcz postawiono pod ścianą działaczy radomskich. Pierwotnie w wyborach do Senatu także miała startować osoba niezwiązana z Radomiem. No byłoby jeszcze gorzej. Byłoby jeszcze gorzej.
Jest dla Pana zaskoczeniem, że z Sejmem żegna się Leszek Ruszczyk i Anna Maria Białkowska? Jest to dla mnie pewnym zaskoczeniem, dlatego że, tak jak mówiłem, ja wielce sobie cenię ludzi rodzinnie, osobiście związanych z miejscem, z którego piastują mandat, gdzie są oceniani przez społeczeństwo, gdzie w końcu kiedyś po tej przygodzie z polityką, a polityka jest naprawdę tylko przygodą, gdzie wrócą i będą się stykać z sąsiadami, ze znajomymi, z ludźmi na ulicy i będą podlegać stałej ocenie. W innym przypadku pewnie ten pręgierz jest znacznie słabszy i chęć współdziałania z elektoratem na miejscu dużo, dużo, dużo mniejsze. Różnice są ogromne. Tak patrząc już indywidualnie, Marek Suski prawie 70 tysięcy głosów, ale już Radosław Fogiel ponad 26 tysięcy, Anna Kwiecień ponad 23 tysiące, Andrzej Kosztowniak ponad 12 tysięcy. W przypadku wyborów do Senatu Wojciech Skurkiewicz poparcie prawie 57,5%, więc... Marta Michalska-Wilk 31,5%. A więc mamy tutaj do wyobrażenia przepaść, jaka jest w ocenie wyborców tych dwóch głównych ugrupowań. Różnice są ogromne. I myślę, że oceniając te wybory, wyciągając z nich wnioski, polska scena polityczna może ulec poważnej przebudowie, mam na myśli tą tak zwaną część opozycyjną. Opozycja, jeżeli nie ma programu, to nie wystarczy tylko być anty. Trzeba również trzeba odsunąć PiS od władzy, tak? Coś, jeżeli się chce wyjść tylko z założenia, że trzeba odsunąć PiS od władzy, to za mało, bo trzeba zaproponować wiarygodny program, za którym ludzie mogliby się opowiedzieć. A mimo jakichś wysiłków, ale jakichś takich, mam wrażenie, czasami nie bardzo udolnych, nie udało się przekonać społeczeństwa, że ktoś może lepiej reprezentować jego interesy jak Prawo i Sprawiedliwość. Nie brakuje opinii, że tak naprawdę PiS wygrało dzięki obietnicom socjalnym. 500+, 13-14 emerytura, mały ZUS dla firm. No wie pan, z tym ZUS-em to się jeszcze okaże, jak to będzie. Podwyższenie pensji minimalnej, ale tak, nie unikniemy w moim przekonaniu za chwilę znaczących podwyżek cen prądu. Kampania wyborcza się skończy, przyjdą realia, nie da się już przesuwać pewnych kwestii, czy je zamiatać, jak to mówi księgowy, pod dywan rachunków na przyszły rok, bo to się już naprawdę nie da. Czy 13-14 emerytura załatwi problem? W Polsce potrzebna jest przebudowa systemu emerytalnego, dość trudna. W Polsce potrzebna jest przebudowa systemu służby zdrowia, dość trudna. Inaczej będziemy brnąć w niezwykle kłopotliwe sytuacje. Obietnica podziału administracyjnego województwa mazowieckiego? To jest obietnica. Ja już tych obietnic słyszałem bardzo wiele. Pamiętam. Adam Wodarczyk jest za czy przeciw? No nie, ja jestem przeciwko obietnicom. Tylko wie pan, ja już tyle razy słyszałem, że do Warszawy będziemy jeździć 50 minut i w dalszym ciągu jeździmy tak, jak jeździmy. Że Radom będzie miał to, tamto i owanto, no i tego nie ma. W związku z tym ja nie jestem skory wierzyć we wszystkie obietnice. Ja jestem realistą. Pożyjemy, zobaczymy. Wszakże wiem jedno, z pustego w próżne i Salomon nie naleje. Jeżeli przedsiębiorcy będą mieli coraz wyższe koszty pracy, będą zwalniać ludzi. Będzie mniej wpływów do budżetu. A wtedy nie zostanie ani na 500+, ani na dodatkowe emerytury, ani na inne przedsięwzięcia, te o charakterze socjalnym. Na to trzeba w społeczeństwie zapracować. Czy to, że Lewica wchodzi do Sejmu, Sojusz Lewicy Demokratycznej, zresztą tak się komitet nazywał, Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, to oznaka, że SLD odbija się od dna? To znaczy, ja myślę, że nie tylko SLD się odbija od dna. Proszę zobaczyć, był to inny zupełnie, prawie zupełnie inny zespół. Ja podziwiałem młodych ludzi, widzę Radom, którzy chcieli, którzy bardzo wyraziście zaprezentowali swoje poglądy, którzy byli przyjaźni dla wszystkich po kolei, a co najważniejsze, mówili konkretnie i bez owienia w bawełnę. Jeżeli to nie pozostanie tylko
domeną kampanii, to mam nadzieję, że lewica, która jest potrzebna w Polsce, będzie rosła w siłę. To oznacza tak, że jest szansa na powrót Adama Wodarczyka na scenę? Nie. Takiej szansy nie ma. Ja dziękuję bardzo. Ja jestem już politycznym emerytem i w związku z tym mogę sobie pozwolić na wyrażanie swoich prywatnych opinii i z troską patrzeć na to, co się w moim mieście, gdzie się urodziłem, gdzie mieszkam i pewnie będę mieszkał do końca, co się dzieje, jak ono się rozwija, a życzę jak najlepiej. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Adam Wodarczyk, były prezydent Radomia, był moim Państwa gościem w programie Punkt Widzenia Telewizji Dami. Dziękuję bardzo. A ja widzę się z Państwem we wtorek o stałej porze. Do zobaczenia.